Proszę Państwa, ten tytuł i to, co ja spróbuję dzisiaj Państwu opowiedzieć i przybliżyć, to jest takim tytułem troszkę umownym, ponieważ oczywiście to nie będzie żadna historia jakichś awanturniczych i groźnych przygód, w sensie takim, jak my sobie wyobrażamy, że pójdziemy na jakiś film, w którym jest bardzo dużo akcji. Natomiast ja te przygody potraktowałam jako taką sytuację, jako to, z czym człowiek na tych drogach w czasie podróży się spotyka. I to będą bardzo różne rzeczy, jak zobaczycie Państwo. Trzeba na początku powiedzieć, że Japończycy jako naród od bardzo dawna podróżowali i przemieszczali się po kraju. Oczywiście w zależności od epoki były to różne przyczyny i powody tych podróży. Niemniej fakt, że ludność się poruszała i to powodowało, że rząd budował i umacniał drogi. Inne były drogi do momentu, inne były sytuacje i rodzaje dróg do momentu, kiedy objął rządy szogunat Tokugałów, a inne były już za czasów, w okresie Edo, za czasów właśnie szogunów tej dynastii. Ponieważ, jak powiedziałam, podróże w Japonii były, można powiedzieć, codziennością, to nic dziwnego, że pojawiło się mnóstwo opisów i komentarzy w literaturze na ten temat i sztuce przedstawiającej te właśnie podróże. Ten temat podróży, przemieszczania się po kraju, podejmowało bardzo wielu artystów. Najbardziej znane są są dzieła Utagały Hiroshigego. Seria drzeworytów przedstawiających krajobrazy, zatytułowana 53 stacje na gościńcu Tokajdo, przyniosła mu w latach 30. XIX wieku sławę i uznanie. Można powiedzieć, że ta seria uczyniła go artystą o tej pozycji, którą uzyskał. Stał się też właściwie wyłącznie już później artystą pejzażu i rzeczywiście został uznany zarówno u siebie w kraju, jak i później na zachodzie Europy czy świecie. I to będzie drzeworyty tego artysty, na których ja się oprę w dzisiejszej swojej prezentacji pewnych sytuacji Państwu. Kolejnym artystą jest drugi wielki pejzażysta Katsushika Hokusai, to znaczy właściwie jego dzieła, który, można powiedzieć, nieco wcześniej artyści żyli troszeczkę tak zachodząco na siebie, jak Państwo widzicie z dat tutaj umieszczonych na pierwszym slajdzie. To Hokusai swoją serią 36 widoków góry Fuji właściwie wprowadził tak na dobre pejzaż do drzeworytu ukiyo-e. Drzeworyt bowiem ukiyo-e wprawdzie rozwijał się wcześniej już, natomiast ten pejzaż był tematem w malarstwie japońskim, natomiast nie był takim jednym z głównych tematów w drzeworycie japońskim. To właśnie najpierw Hokusai, a potem swoimi widokami góry Fuji, a potem Hiroshige swoimi widokami drogi Tokajdo wyniósł temat pejzażu w drzeworycie na bardzo wysoki poziom. Tutaj mamy jeszcze pokazanego jednego artystę o imieniu Keisai Eisen. On nie osiągnął tego poziomu swojej sztuki jak Hiroshige czy Hokusai. Nie był tak wysokiej klasy lub tak jakby wynikało troszeczkę z jego życiorysu, że artysta nie był do końca przekonany, że on miał ochotę, by się tym zajmować. To znaczy nie mówię pejzażem, tylko w ogóle twórczością artystyczną. Natomiast był współpracownikiem przy szeregu dziełach Hiroshigego i stąd, ponieważ też na wystawie mamy jego dzieła, więc stąd wymieniłam tych trzech artystów. Ale teraz tak. Twórcy
drzeworytów pejzażowych pokazują, to nie są takie zwykłe drzeworyty po prostu pokazujące pejzaż. To są drzeworyty, które pokazują bardzo wiele innych dziedzin życia w Japonii w tym okresie. Właśnie przy pomocy drogi możemy się, drogi i podróży odbywanych przez Japończyków na tych drogach, możemy się dowiedzieć, jak Japończycy, jakie mieli środki lokomocji, jak się ubierali, co jedli niemalże i wiele, wiele innych. Więc taka podróż poprzez kolejne miejscowości, kolejne stacje, zaraz objaśnię, co to znaczą te stacje, pokazuje nam życie w Japonii. Z kolei artyści pokazują to codzienne życie z wnikliwym zmysłem obserwacji, oddają czasem grozę sytuacji, czasem piękno właśnie przyrody lub czasami też jakieś komiczne sytuacje. Muszę Państwa uprzedzić lub poprosić o zrozumienie w tym sensie, że ja potraktowałam ten temat, chcąc pokazać właśnie pewne sytuacje z życia codziennego Japonii i w związku z tym nie przywiązywałam wagi takiej, że na przykład to jest seria któregoś z tych artystów, tylko po prostu dołączałam sobie odpowiednie obrazy, tak jak mi mój założony temat tego wymagał. A teraz kilka słów wstępu technicznego. Wspomniałam, że w Japonii od dawna budowano drogi, ulepszano te drogi. Swoje drogi budowano przed objęciem władzy przez szogunat i Tokugałów. One też troszeczkę inaczej się rozkładały w Japonii. Natomiast rząd Edo od początku XVII wieku od razu założył sobie, że droga będzie bardzo dobrym, drogi, budowanie dróg będzie bardzo dobrym sposobem, jakby to powiedzieć, troszeczkę panowania nad ludnością, kontroli ludności. Więc rząd budował drogi po to, żeby na przykład sam z tego skorzystać, ponieważ komunikacja między Edo i dawną stolicą Kioto była potrzebna. Były ważne właśnie te możliwości przemieszczania się na przykład kurierów, ale zarazem w ten sposób ludzie zwykli mogli podróżować. Japończycy też mieli bardzo głęboko zakorzenioną potrzebę i zwyczaj tego, że przemieszczali się po kraju, dlatego, bo bardzo wiele było ośrodków religijnych, zarówno religii Shinto, jak i buddyjskich. I był zwyczaj, że Japończycy tylko w miarę swoich możliwości, jeżeli stać, jeżeli mają czas, możliwości takiej odbycia podróży, lubili pielgrzymować po kraju. I to właściwie można powiedzieć, odbywało się masowo, czyli bardzo dużo czasu ludność spędzała na tych podróżach, jeżeli tylko było to w ich statusie możliwe. Tutaj Państwo macie pokazane na mapie ośrodek, oczywiście stolica Edo i z niego rozchodzące się drogi. Tam jest objaśnione również z nazwami tych kilka dróg i pokazane, myślę, że Państwo widzicie A, B, C, D, E, które drogi gdzie prowadziły. Najważniejsze z tych wszystkich dróg było Kisokaido i Tokaido. Tokaido było najkrótszą drogą łączącą Edo i Kioto. Z kolei tutaj akurat jest inna troszeczkę nazwa, ale nazwa Nakasendo i Kisokaido były używane, no nie zawsze jednoznacznie i równolegle, ale w niektórych wypadkach używano jednego, a nie w niektórych wypadkach używano drugiego określenia. Nazwa zarówno jednej drogi, jak i drugiej tłumaczy rejon, przez który przechodziła ta droga, mianowicie ta najważniejsza, o której powiedziałam, to Kaido. W dosłownym tłumaczeniu to droga wschodniego morza, czyli jak widzicie Państwo, dołem idzie wyspy Honsiu. Mniej więcej to był naturalny szlak i wzdłuż niego wybudowano drogę.
ona często szła po prostu nad morze. Natomiast droga na Kasendo lub Kisokaido, jak inaczej to się określa, biegła przez tereny górzyste i centralne tereny kraju. Inne kraje, inne drogi nie miały takiego długiego zasięgu jak obie poprzednie, o których wspomniałam. I następną rzeczą, o którą rząd dbał i zabiegał, żeby to tak wyglądało, oprócz samego wyglądu drogi, ale oczywiście wtedy to droga polegała na tym, zadbana droga przez rząd polegała na tym, że to była droga utwardzona. Czasami niektóre rejony były jakby brukowane, to znaczy naturalnymi kamieniami utwardzana droga i ona powodowała, że po prostu łatwiej się po tym podróżowało. Te inne drogi, które tutaj zresztą są pokazane na mapie, nie miały już takiego przełożenia w sensie tego, że oto, żeby droga była porządna, rząd tak zabiegał. Długa trasa, mianowicie droga ta najważniejsza, czyli Tokaido, miała 514 km. Droga druga, czyli Kisokaido, miała 534. Wzdłuż wszystkich dróg właściwie były wybudowane tak zwane stacje. O co to chodziło? Mianowicie to były punkty, w których można było się zatrzymać na noc, można było zjeść posiłek, można było zmienić konie lub uzyskać inne jakieś reparacje zapasów swoich własnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, że z tych właśnie stacji, które z czasem, jak właśnie ruch się zwiększał na drogach, coraz bardziej się one rozrastały i wiele dzisiaj miast japońskich pochodzi właśnie z takich sytuacji, że na początku były po prostu niewielką osadą, w której ustanowiono, że będzie taka właśnie stacja, czyli punkt, gdzie można się zatrzymać i byłby to taki przystanek, gdzie oczywiście człowiek nie jest w stanie funkcjonować cały czas, więc może się zatrzymać i nieco odpocząć. Natomiast te stacje nie były równoznaczne z punktami, które rząd zakładał dla kontroli obywateli, bo wprawdzie ja bardzo dużo powiedziałam o tym, że ludność wędrowała i lubiła się poruszać po kraju, ale to nie znaczy, że każdy tak swobodnie mógł podróżować. Wręcz przeciwnie, ponieważ rząd Tokugawa, który właściwie zakładał swój system rządzenia na znacznej kontroli ludności, ustanawiał też takie punkty kontrolne, już zdecydowanie punkty kontrolne, w których na przykład sprawdzano dokumenty na to, że ktoś może podróżować. Ale one nie były równoznaczne właśnie z tymi stacjami, o których będziemy tutaj dalej mówić, ponieważ te stacje były założone, że są to punkty dla regeneracji, dla wygody i komfortu ludności, a nie dla celów administracyjno-rządowych. Na pewno każdy z Państwa by zapytał, a jak długo się taką drogą wędrowało. Więc zwykła podróż zajmowała około 2 dni. Jeżeli na przykład się ją dzieliło i podróżowało konno, to oczywiście się to skracało. I słucham? No to niekoniecznie na piechotę. Wiecie Państwo, chciałam przekazać pewną taką sytuację porównawczą, niekoniecznie
niekoniecznie wszystkie sytuacje obejmująca. Prawdopodobnie te dane, które się podaje, to co ja zaczerpnęłam z literatury, którą miałam dostępną, chodziło o to, że wprawdzie sporo powiedziałam o wędrowaniu przez zwykłych ludzi, natomiast drogi rząd budował nie tak naprawdę, żeby ludzie sobie mogli wędrować, tylko dlatego, żeby kurierzy rządowi mogli się poruszać. I to była trasa przebywana przez kurierów przede wszystkim. Więc widocznie to musiały być to dane dotyczące właśnie tego, jak długo kurier porusza się. Więc jedną z przyczyn, dlaczego ludność się poruszała, to wspomniałam, mianowicie były to pielgrzymki, ale podróżowało też bardzo dużo osób, ponieważ załatwiali w ten sposób w rozmaitych miastach swoje interesy. Głównie to był handel lub wytwórczość. No i ludzie, którzy podróżowali po prostu dla przyjemności, o czym już kilka razy wspomniałam. Proszę Państwa, teraz ruszymy tą drogą może, wreszcie. Wszystkie drogi zaczynały się w jednym punkcie, w Edo, przy moście Nihonbashi. Wszystkie trzy drzeworyty pokazują nam to miejsce w Edo. Tu na tym drzeworycie z lewej strony u góry orszak samurajów wchodzi na most. Niżej jest to dość przewrotnie postawiona kompozycja, a za nią idąca wyobraźnia artysty, który most Nihonbashi przedstawił przecięty krawędzią planszy. Za to w jednym, drugim i trzecim przypadku widzimy, że ten most jest zatłoczony, bo rzeczywiście to było niezwykle ruchliwe miejsce w Edo. Jak powiedziałam, że z niego ruszały wszystkie podróże, wszystkie cele i nawet jeszcze więcej. Od tego mostu, konkretnego punktu, tylko on chyba nie jest widoczny na żadnym z drzeworytów, liczono odległości po całej Japonii w stosunku od tego punktu przy moście Nihonbashi. Natomiast jedno jest ewidentne, że mamy ruch. Była to wtedy już taka dzielnica komercyjno-handlowa i dzisiaj nadal jest podobnie. Co my widzimy na tych drzeworytach jeszcze? Mianowicie wzdłuż rzeki, rzeka miała nazwę taką samą jak most Nihonbashi, wzdłuż nabrzeża są magazyny rozmaitych towarów, podobnie na drzeworycie Hiroshigego. Pod mostem płyną łodzie wyładowane ludźmi i towarami. Jest to ranek we wszystkich trzech drzeworytach. Jest to ranek, gdzie właśnie do miasta zostają dowiezione rozmaite towary. Kilka innych mostów jeszcze w Edo. Za chwileczkę przeniesiemy się już poza miasto. To dla tych, którzy chwilę w Edo spędzili, zanim ruszyli drogą Tokaido. Mianowicie most Ryogoku w dwóch wydaniach i kolejne mosty jeszcze w mieście. Jak widzicie Państwo, bardzo rozmaitej konstrukcji i rozmaicie się nimi ludzie poruszali. Ale idźmy dalej. Wychodzimy z miasta. I dalej mamy szereg rozmaitych mostów. Wszystko zależało od tego, jaka duża przestrzeń wodna jest do przebycia, bo jak widzimy, można było wodę po prostu przebyć taką prawie że kładką lub nieco większym mostem, lub tak jak mamy na tych dwóch górnych drzeworytach bardzo podobne konstrukcje jak mostu Ryogoku i Nihonbashi. Ale tak samo, jeżeli był to jakiś wąski kanał czy wąski strumyk, jak na drzeworycie u góry z lewej strony, to wystarczała kładka. Bardzo dużo tutaj Państwu powiedziałam i zatrzymałam się nad tematem mostów, a to jest troszeczkę przewrotny temat. Dlatego, bo tak naprawdę, gdy tylko wychodzimy z miasta ja myślę Edo,
to tych mostów już jest coraz mniej. I to też było celowe i założone działanie rządu, ponieważ w ten sposób rząd sobie wyobrażał, że zapobiegnie rebelii. Bo jeżeli gdzieś taką rebelię jakaś grupa by ludzi podniosła, to przebywanie rzeki bez mostu byłoby dużo bardziej wstrzymujące dla posuwania się tej rebelii w kierunku stolicy. Wobec tego już po prowincji, ja powiem, tych mostów tak dużo nie budowano. No i to rodziło rozmaite problemy, przygody, które człowiek musiał pokonać, chcąc posuwać się dalej podróżą. No cóż prostszego, może być łódź, prawda? Więc tutaj mamy pokazaną u góry z prawej strony dużą łódź. To jest drzeworyt pokazujący rejony w okolicach Kioto. Przepraszam bardzo. Tu jest też jeszcze ciekawostka. Zobaczcie Państwo, że jest nie tylko łódź, na której ludzie się rozsiedli. Każdy zajęty jest swoimi czynnościami. Oczywiście przewoźnicy zajęci są pracą, żeby ta łódź odpowiednio płynęła. Natomiast zobaczcie Państwo, z lewej strony jest taka jeszcze mała łódź. To podjeżdża po prostu catering, przygotowujący jakieś drobne przekąski czy napitki. Więc to jest taki rys socjologiczno-zwyczajowy, bardzo ciekawy dla mnie przynajmniej był. Stąd pozwoliłam sobie podzielić się z Państwem. Z kolei na drzeworycie poniżej jest coś, co bardzo często ludzie musieli wykorzystywać. To jest rodzaj nie tyle łodzi, co promu, który między brzegami właśnie takiej jakiejś otwartej wody, szerszej wody, funkcjonował w bardzo wielu miejscach. I jak widzicie Państwo, taki prom zabierał nie tylko pieszych przechodniów, ale na przykład właśnie podróżnego z koniem tak samo, więc to świadczy o tym, jaka ta łódź musiała być duża. Niżej mamy miejsce, gdzie się wsiadało do takiej łodzi, natomiast drzeworyt obok z takimi ciekawymi, efektownymi żaglami, to jest ciekawa historia, która mówi o tym, że na przykład między dwoma stacjami można było oczywiście drogą się poruszać, ale jak ktoś miał ochotę i zapewne fundusze na to, mógł wynająć sobie łódź żaglową i tą drogę przebyć morzem. I tutaj artysta bardzo pięknie pokazał tą łódź, właściwie jej żagiel, pozostałych tak samo łodzi żagle, które dla niego układają się w taki pewien rytm graficzny, można powiedzieć. Jeszcze jeden drzeworyt, tym razem Hokusai, kryształowa rzeka, Tamagawa to dosłownie kryształowa, którą zarówno ludzi, jak i transport przewozi się na drugi brzeg. Ciekawe było rozróżnienie, że na przykład łodzie, które poruszały się wewnątrz kraju, zabierały na pokład zarówno właśnie, tutaj jak troszkę wspomniałam, tak samo, że na ten prom można było wejść razem z koniem, że łodzie zabierały zarówno ludzi, jak i towary. Natomiast na morzu nie. Na morzu właściwie wyłącznie towary. Ludzie po prostu musieli przepłynąć inną łodzią. No i dochodzimy do tego drzeworytu, który pokazałam największej okazałości, można tak powiedzieć. Ale proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie jest to scenka pokazująca przeprawę przez rzekę Oi. Rzeka Oi znajdowała się, to jest 20 któraś stacja, Shimada i Kanaya, to są stacje na dwóch brzegach tej samej rzeki. Co było ciekawe, że ta rzeka bardzo często wzbierała i te nurty były bardzo i kręte, i burzliwe, także nie była to taka łatwa przeprawa. Ale co my tu widzimy? No mostu nie było. Trzeba było sobie jakoś radzić. Z jakichś powodów tutaj też nie widzimy łodzi, natomiast widzimy takie dziwne platformy. I to był właśnie sposób pokonywania tejżeż wody w ten sposób, że była platforma, którą 6 do 8 ludzi niosło na ramionach, a oni szli
korytem rzeki po prostu. I teraz widzimy, że albo pojedyncze osoby na tych platformach się znajdują, albo więcej. W prawym, po prawej stronie, o zaraz przecież ja mam. Tutaj mamy na platformie czyjś bagaż. Znaczy ja podejrzewam, że ponieważ na następnej platformie, która jest niesiona przez bardzo wielu tragarzy, znajduje się lektyka Norimono ze swej okazałości. Możemy wnosić, że jest to lektyka bardzo jakiegoś dostojnika, wysoko postawionej osoby społecznie i bogatej osoby, którą było stać na coś takiego. I to zapewne dalej jest ten tutaj, to jest bagaż tej osoby. Natomiast, no tak, pozostałe osoby to pojedynczo lub parami siedzą na tych platformach. Nie powiedziałam jeszcze, platforma nazywała się Rendai. Tutaj mamy kobietę, która siedzi w lektyce, którą posadzono z tą lektyką razem na platformę. A bardzo chciałam pokazać, i tak mi się wydaje, że to jest ta postać tu. Że po prostu brało się człowieka, to znaczy oczywiście w kategoriach ci wszyscy tragarze tak robili, brali człowieka na barana. Dokładnie nie tyle na barana, to co my mówimy na barana, dziecko się bierze, natomiast że człowiek siadał takiemu tragarzowi tutaj na ramiona i w ten sposób przebywał rzekę. I co się działo? Wynajmowanie tych tragarzy następowało właśnie w tych stacjach albo Shimada, albo Kanaya i wszystko było ustalone, ale czasami niektórzy nieuczciwi tragarze zaczynali pertraktację od nowa na środku nurtu. I to nie było obojętne, ponieważ skąd to wiadomo? Stąd wiadomo, że wiele powieści ukazywało różne sytuacje, no tak jak ja określiłam na początku swojej prelekcji, że to są przygody na drogach Tokajdo, zostały tam opisane przypadki właśnie takich poczynań. Ale tak nie wszyscy to robili, więc jednak ludzie w ten sposób mogli przebywać tą rzekę. Ale następny sposób przebycia wody. Jeżeli rzeka nie była bardzo duża, to można było na przykład, u góry tutaj mamy zrobione coś w rodzaju takiego mostu pontonowego z dwóch innych takich konstrukcji, czy łodzi wręcz. Z kolei po prawej stronie u góry mamy kładkę, bo niewielka rzeczka. Chodziło o to, żeby nogą suchą przejść, więc wystarczyła niewielka. Tu z kolei właśnie wspomniana przeze mnie Shimada, ale w momencie, kiedy ta rzeka nie ma takiego wysokiego poziomu. Więc po prostu wystarczyli tragarze albo tragarze, którzy mogli człowieka nieść w lektyce albo na swoich ramionach, a sami nie musieli aż zanurzać się aż po barki. Tutaj niestety Państwu tylko musicie mi uwierzyć. Może tak, zacznę od tego drzeworytu z prawej strony u dołu. Dwie młode kobiety widocznie chciały po południu przejść z jednej restauracji do drugiej i nie chciały iść naokoło miastem, tylko po prostu stwierdziły, że podniosą swoje odzienie i przebędą w ten sposób drogę, bo pewnie rzeczkę, bo rzeczka była nie bardzo głęboka. Natomiast chciałam się zatrzymać nad tym jeszcze jednym drzeworytem. Jak mówię w tej chwili, to Państwo będziecie mi musieli uwierzyć nad tą częścią drzeworytu. Ale mam nadzieję, że Państwa zachęcę w ten sposób do pójścia na wystawę i przyjrzenia się temu drzeworytowi na sali wystawowej, bo tam można to zobaczyć. Mianowicie w tym miejscu na ramionach mężczyzny, tragarza, siedzi kobieta, tylko cała sytuacja wygląda w ten sposób, że albo ona się rozmyśliła i nie chce już być przewieziona razem z tą lektyką, albo na przykład właśnie wędrowała na jego ramionach i jej się to znudziło, niemniej oboje mają bardzo niesympatyczne miny. Skończyliśmy z wodą, teraz mamy trochę dróg. Tutaj może pociągnę temat właśnie, że znowu wysokiej klasy i bogata osoba wędruje, więc ją mogą nieść tragarze w lektyce. Prawdopodobnie to jest też fragment pochodu samurajów czy jakiegoś innego dostojnika lub bogacza.
po drogach, które wiodą do wioski. Na tej drodze widzimy osobę obładowaną jakimś bagażem, trzymanym pionowo na plecach. Tu z kolei jest taka konstrukcja, którą jeszcze kilka razy zobaczymy, że na kiju są umieszczone dwa takie jakby tobołki i to jest sposób przemieszczania jakiegoś towaru albo czyichś bagaży. Drugim sposobem przemieszczania się, najczęstszym oczywiście było wędrowanie na piechotę, była podróż konno. No dla tych oczywiście najlepsze to, najbardziej możliwe było to, jeżeli ktoś oczywiście miał pieniądze na to, albo żeby trzymać tego konia, albo żeby sobie tego konia wynająć. Na dole drzeworyt nam pokazuje targ koński. Część koni skubie trawę, a tutaj to zgromadzenie to są sprzedawcy koni, no bo jak cały czas mówimy, że te konie były potrzebne albo dla kurierów, albo cesarskich, albo szoguna, albo dla zwykłych ludzi do wynajęcia, do podróży. U góry mamy właśnie podróżnego konno i co ciekawe, zaczęłam się chwilę wcześniej wpatrywać w te obie postacie na wystawie, drzeworyt oczywiście, i proszę zobaczyć, że jakby artysta nie bardzo chciał wymyślać kolejną kompozycję, ponieważ ten podróżny sprawia wrażenie, jakby to była ta sama postać. A może tak było. Bardzo ciekawy jest scenka po lewej stronie u góry. Co robią ci ludzie? Mianowicie ten, który siedzi na koniu, podaje ogień w fajeczce temu, co stoi na ziemi, a ten, który jest przy tym ogniu, próbuje sobie zapalić fajeczkę od tego ogniska. Tutaj chciałabym zrobić dygresję i wspomnieć Państwu o tym, że, bo jeszcze w wielu miejscach zobaczymy, że ludzie właśnie albo siedzą na łodzi, albo właśnie czekają, aż podróż w tej łodzi dobiegnie końca i są narysowani z fajeczkami. W Japonii tytoń pojawił się bardzo wcześnie, czyli w końcu wieku XVI, i Japonia cała, wszystkie warstwy społeczne bardzo szybko zaczęły palić. Z tym, że troszeczkę te fajeczki, bo to fajeczki były, a nie papierosy, fajeczki palono troszeczkę inaczej niż my sobie wyobrażamy palenie fajką. Mianowicie fajka była o nie bardzo dużym cybuchu. I w związku z tym naładowanie takiej fajki wystarczyło na jakieś 2-3 zaciągnięcia się. Zresztą na wystawie macie Państwo pokazany jeden z takich okazów. Było ich bardzo dużo, czasami bardzo pięknie zdobionych. No natomiast tak jak ten przedmiot wygląda, to można się przekonać na wystawie. Za to właśnie, żeby zobaczyć fajkę na drzeworycie, trzeba się bardzo uważnie wpatrzeć w te osoby. I tylko właściwie budzi respekt to, jak artysta, który przecież wymyślał tą kompozycję, a potem tą kompozycję musiał przekładać na rzeźbienie w drewnie drzeworytnik, jak wspaniałymi rzemieślnikami, bo to tak trzeba w tym momencie określić, byli zarówno jeden, jak i drugi. Proszę Państwa, tutaj mamy jeszcze scenkę w zimie konną. Ta scenka nam jeszcze przyjdzie, bo będzie pokazana z innego powodu. Po prawej stronie u dołu mamy dwie scenki z literatury. Ale też i poeta jest konno, i ten młody arystokrata powracający z podróży, i też oboje podróżują konno. Natomiast ciekawy drzeworyt jest, lub ciekawa kompozycja jest ukazana w tym drzeworycie na samym środku u dołu, to Kaido, stacja Yoshiwara. Gdy ruszało się z Edo drogą Tokaido do Kyoto, to właściwie góra Fuji jest widoczna przez pewien okres czasu, ale tylko po prawej stronie. Natomiast był jeden nieduży fragment, jak droga wyruszała z Edo, na tyle na północ, że góra Fuji była widoczna z lewej strony. I to pokazuje
ta droga właśnie ukazana na drzeworycie. Notabene tu jeszcze, mówiąc o takich zawiłościach właśnie określonych kompozycji i obrazów, chciałabym powiedzieć, że tak bardzo często Państwo zobaczycie takie duże zakola zaprezentowane na planszy. To są zabiegi kompozycyjne zarówno Hokusaja, jak i Hiroshigego, który w ten sposób zbudował sobie kompozycję swojego obrazu. O lektyce już troszkę mówiłam, ale tutaj Państwo możecie się przyjrzeć jeszcze kilku takim sytuacjom. Tu mamy lektykę, widocznie czeka na klienta tragarz czy tragarze. Tutaj mamy lektykę, tutaj mamy załadowaną, że tak powiem, lektykę, siedzi człowiek trzymając wachlarz i tutaj ten człowiek siedzi w lektyce i niosą go idąc w brud jakiejś rzeki. Tutaj tak samo mamy lektykę, tutaj właściwie mamy wszystkie rodzaje, wszystkie sposoby podróżowania, bo zarówno jest osoba podróżująca konno, jak i piesi, jak i właśnie osoba niesiona w lektyce. No ale no nie tylko przemieszczali się ludzie, trzeba było nieraz towary przenieść. I teraz proszę popatrzcie Państwo, tutaj jest coś, o czym wspominałam, że na kiju po dwóch stronach albo tobołek, albo tutaj takie dwie konstrukcje, niemal jak pudełka, przygotowywano do niesienia, to tak na ramieniu niesiono. Tutaj jest ładowanie jakiegoś towaru na konia. Tutaj z kolei mamy bagaż sformowany w taką zwartą skrzynię i to niesie po dwóch ludzi. Tutaj podobna jest sytuacja, wygląda na to, że to jest coś bardzo ciężkiego, bo aż czterech niesie tą pakę. Na dole właśnie rusza taki cały pochód. Tutaj mamy inne sposoby umieszczenia jakiegoś przedmiotu do przeniesienia. Tutaj jest właśnie rzadki sposób tego, że coś przemieszcza się rodzajem wozu ciągnącym przez bawoły. To są bele ryżu. W ten sposób transportowane. No, na drodze czasami trzeba było się zatrzymać i odpocząć. Wnętrze restauracji czy takiej herbaciarni mamy pokazane tutaj, zresztą taka scenka dość wyrafinowana, pięknie ubrane kobiety i samuraj, który odłożył miecz na stojak. No ale samuraj też człowiek, więc też musi odpocząć. Pozostałe obrazy pokazują właśnie albo wejście do takiego, bo to cały czas są te właśnie stacje, czyli zabudowania, albo jakieś gospody, albo właśnie restauracje. W tych punktach, które sobie na początku wyróżniliśmy. I widzicie Państwo, że na przykład właśnie wtedy tutaj na pewno grupa z przyjemnością podróżowała, bo w tym miejscu pod herbaciarnią, obok herbaciarni, postanowiła pozachwycać się przepięknym widokiem, który roztaczał się z rejonów obok tej restauracji. Przepiękną i bardzo słynną taką herbaciarnią w Mariko była właśnie taka w formie takiej chatki. Ona była słynna na cały kraj i Hiroshige też postanowił ją sportretować. Podobna sytuacja jak na drzeworycie z lewej strony, gdzie tutaj ludzie nieopodal herbaciarni zachwycają się pięknym widokiem gór. Ale nie wszyscy musieli wejść do herbaciarni czy restauracji. Tutaj mamy scenkę, gdzie najprawdopodobniej osoby, które osiągnęły już ten koniec podróży, czyli znalazły się w Kioto, w upalne popołudnie albo wieczór postanowiły nad brzegą Sidzio rozłożyć piknik i odpocząć sobie po podróży. A pozostałe dwa drzeworyty
pokazują nam takie biwakowanie, ale w jakiś sposób w szczerym polu. Tutaj co prawda nie za bardzo, nie do końca jest szczere pole, ponieważ tu jest herbaciarnia, ale ona nie proponowała ani stołów, ani żadnych siedzeń, więc ludzie siedzieli tak o trochę na ziemi, jak widzimy ten człowiek, ale też na świeżym powietrzu zabrali się do gotowania sobie wody. Tutaj się grzeją, to jest scena zimna, grzeją się przy ognisku. No i tutaj mamy troszkę takich właśnie przygód. To znaczy, tutaj przygodą jest to, że obserwuje się życie. Małe dzieci baraszkujące w wodzie, w strumyku. Kobiety zajęte jakimiś porządkami. Na dole mamy próbkę tego, co tych osób, które mogliśmy spotkać w podróży. Mianowicie, a były to specyficzne osoby. Mianowicie mam na myśli te postacie, tak specyficznie ubrane. To są mnisi Komuso. To była taka sekta buddyzmu Zen. Charakteryzowali się, nie będę oczywiście tutaj całych wywodów filozoficznych Państwu przytaczać. Niemniej to, co przede wszystkim widzimy, to specyficzny ich strój. Czyli noszą takie białe szaty i głowy mają okryte takim rodzajem kapelusza, który oczywiście w tym miejscu miał rzadszą plecionkę pozwalającą widzieć. Charakteryzowali się oni też tym, że często, że mieli zawsze przy sobie flet. To wynikało z reguł ich sekty. Natomiast ciekawa była historia taka, że ta postać, która nie dawała się w łatwy sposób rozpoznać, bardzo często później wkraczała w rejony literatury, a zwłaszcza w najsłynniejszej chyba takiej historii ciągnącej się od XVII wieku poprzez naprawdę wszystkie gatunki, jakie człowiek mógł tworzyć, tak zwanej Ciusingurze. I tam właśnie w postaci takiego mnicha można było się skryć dla niepoznaki, gdy chodziło właśnie o ukrycie swojej tożsamości. Natomiast u góry z prawej strony jest mało co sympatyczna scenka, ale trzeba było się mieć na baczności, że takie scenki, sytuacje też mogły człowieka spotkać na drogach. Mianowicie jest to bójka ślepców. Psy szczekają na nich wszystkich. Takie awanturnicze jakieś momenty może z rzadziej były spotykane. Niemniej na przykład właśnie taką wersją literacką nie oglądania pięknych widoków, nie mordowania się z trudami podróży, tylko właśnie jakichś takich awanturniczych historii datowało się od momentu, kiedy Jipensia Ikku napisał w końcu XVIII wieku Przygody na drogach Tokaido. Dokładnie tak się nazywała jego książka, ale to była właśnie książka mówiąca o tym, że co kogo spotkało, kto kogo napadł, kogo spotkał, chciał spotkać, nie chciał spotkać. Takie bardziej, jakby to powiedzieć, dynamiczne, a nie kontemplacja na przykład przyrody. Proszę Państwa, teraz właśnie, tutaj mówiłam, że w kategorii osób, które można było, czy nietypowych podróżnych, które można było spotkać, to byli właśnie mnisi Komuso. Drugą kategorią, to już kilka była razy przede mnie wspomniana kategoria orszaków daimyo. Skąd to się wzięło? Mianowicie szogunat jako sposób kontrolowania lokalnych władców postawił taką kwestię, że żeby utrzymać ich w kontroli swojej, oni będą część roku kalendarzowego spędzać w swoich włościach, a część w stolicy Edo. I w związku z tym tak naprawdę to oni część roku byli w podróży w jedną stronę, a część roku byli w podróży w drugą stronę. I w ten sposób zajęci podróżą nie bardzo mogli myśleć o wzniecaniu buntu przeciwko szogunowi.
Czasami zależało to oczywiście od statusu majątkowego. Te pochody stawały się niezwykle rozbudowane, bogate, ostentacyjnie wyposażone. Na Drzeworytach często spotkamy właśnie taką maszerującą grupę ludzi. Tutaj na przykład mamy mostem przechodzi orszak na pewno wysokiego urzędnika daimyo. Natomiast po prawej stronie na dole to mamy widok przechodzących też części orszaku samurajskiego. Drzeworyt pokazujący stację Hakone jest interpretowany w dwójnasób. Mianowicie ten rząd osób, który tu widzimy wspinający się w górę, jedni interpretują, że jest to orszak samurajów, a inni, że jest to pielgrzymka mnichów. Dzisiaj nie rozstrzygniemy chyba tego. Tu z kolei jeszcze jeden drzeworyt jest najprawdopodobniej pielgrzymka ludzi w kierunku centrum religijnego i za nią grupa mnichów. Na drzeworycie po prawej stronie u góry to tak nawiązanie trochę do tego, że właśnie od tej ostentacji, jeżeli ktoś mógł sobie na to pozwolić, to podróżował w tych orszakach albo do Edo, albo z Edo z ogromnym otoczeniem, przepychem i tak dalej. Tutaj ten orszak daimyo zajął właściwie całe podwórze gospody. Zostało ono wydzielone właśnie tymi takimi jakby parawanami z herbem konkretnej osoby. W tym momencie oni już zbierają się i za chwilę wyruszą i wreszcie w tej gospodzie zapanuje spokój, ponieważ rumor tych ludzi, którzy zgromadzili się i okupowali tą gospodę przez czas niejaki, był dość znaczny. Tu z kolei mamy pokazane na sąsiednim drzeworycie sytuację, że wiele ośrodków religijnych, czy to buddyjskich, czy to Shinto, często przyciągało ludzi nawet nie do końca religijnym celem, ale tym, że wokół tych świątyń, czy przy tych świątyniach organizowano rozmaite festyny, uroczystości i bardzo ciekawe dla publiczności. Publiczność ściągała do tych miejscowości, by je oglądać. Tutaj mamy takie jakieś wyścigi chyba końskie lub w towarzystwie jednego konia albo za koniem. Natomiast na dole jest pokazana pielgrzymka jakiejś rodziny chyba, która jedna z tych osób niesie na plecach taką dużą maskę Tengu. Tengu była to taka mityczna postać, bardzo popularna. Odbywały się w określonych świątyniach różne właśnie festyny i z takimi maskami lub plastycznymi formami pokazującymi ten twór mityczny, ludzie ciągną na ten festyn. Przyjrzymy się jeszcze tutaj trochę przy pomocy paru drzeworytów, jak wyglądał teren, z którym musiał sobie człowiek poradzić. A więc na przykład u góry z lewej strony mamy zakręcającą drogę ostro do góry. Z kolei kolejny drzeworyt po prawej stronie od nich pokazuje ludzi przebywających mokradła, czy taki podmokły teren. Następny drzeworyt pokazuje dość znaczną różnicę terenu, która powodowała, że trzeba było dość się wysilić. Ciekawą rzecz pokazuje drzeworyt ten w środku, mianowicie oprócz, jak widzimy, stromej drogi. Widzimy po środku, że ludzie zgromadzili się, czy trzy osoby zgromadziły się wokół takiej dziwnej rzeczy. Mianowicie jest to kamień, na którym wyryto informację, że w tym miejscu jest to upamiętnienie takiej przykrej sytuacji, że najpierw została zamordowana kobieta ciężarna, a następnie w tym miejscu ukazujący się duch tej kobiety, według legendy, pomógł zidentyfikować, a następnie złapać mordercę. Zostawiamy na razie legendy. U dołu mamy jeszcze
ciekawe widoki pokazujące strome, drogę wśród stromości wzgórz. Natomiast bardzo ciekawy drzeworyt po prawej stronie pokazuje bardzo piękne widokowo miejsce. Mianowicie jest to stacja, czy okolice stacji Yui, bo tutaj nie widzimy żadnych zabudowań poza kilkoma osobami na stromym stoku. Górą Fuji oczywiście i zatoką. Z tego miejsca rozciągał się bardzo piękny widok, właśnie również obejmujący górę Fuji. Tutaj pięknym, a zarazem trudem jest deszcz. Deszcz, który wspaniale Hiroshige potrafił oddawać. Zresztą uznawano go za mistrza w oddaniu właśnie efektów pogody. Zarówno wykorzystywał mgłę, jak i deszcz, a za chwilę zobaczymy śnieg, dla stworzenia nastroju określonej kompozycji. Tutaj mamy kilka takich próbek pokazujących ludzi zmagających się z deszczem. Natomiast tu chciałam Państwu w tych drzeworytach pokazać jeszcze pewną ciekawostkę, no bo deszcz widzimy, że oczywiście ludzie muszą się okrywać, zasłaniać jakoś od tego deszczu. Na dole z lewej strony, w tym drzeworycie, właściwie deszcz troszeczkę jest zaznaczony, ale że wichura ostra jest przede wszystkim pokazane przez ugięcie, uginanie przez wiatr i deszcz rzędów zarośli. I to jest bardzo ciekawy zabieg kompozycyjny i wymysł tego artysty. Natomiast tutaj to mamy znowu orszak samurajów wkracza na most. Pewnie do wioski chcą szybko dojść, bo właśnie złapał ich deszcz. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że to też bym zachęcała Państwa do przyjrzenia się temu drzeworytowi na sali ekspozycyjnej. Mianowicie to, co ten człowiek ma na głowie, to jest lektyka. I on tutaj, no nie mając klienta, a złapał go deszcz, żeby się troszeczkę od tego deszczu okronić, tą lektykę założył sobie na głowę w celu ochrony przed deszczem. Tutaj podróżni brną przez przepraszam bardzo. Podróżni brną przez śnieg. Widzimy kilka scenerii pokrytych śniegiem, ubranych w takie słomiane płaszcze ludzi. Właśnie w ten sposób chroniono się przed deszczem. Tu bardzo piękna scena śnieżna, już po raz drugi. Tu jeden z mostów też mówiliśmy, natomiast chciałam Państwu opowiedzieć jeszcze o tym drzeworycie. Mianowicie stacja Kambara na drodze w Tokaido znajduje się w klimacie, który właściwie takich opadów śniegu nigdy nie miał. Ani nie miał wtedy za Hiroshigego, ani nie ma teraz. I tutaj jest najlepszy przykład tego, jak Hiroshige wykorzystuje efekty pogody dla stworzenia określonego nastroju i swojej własnej kompozycji. Wszystko mamy wieczór zapadający w wiosce, która jest rzekomo pokryta śniegiem. Jak mówię, Hiroshige nie widział nigdy nic takiego, czyli takiego widoku wioski pokrytej śniegiem w tym miejscu. Natomiast śnieg posłużył mu do przekazania nastroju spokoju i ciszy nocy w głębokiej zimie. Tutaj z kolei nas męczy wiatr na drodze Tokaido lub Kisokaido. Albo widzimy ten wiatr poprzez ugięte witki traw. Tutaj jest ciekawa scena, jak poryda wiatr niesie latawiec, bardzo popularną zabawkę w Japonii. Ludzie osłaniają się też od wiatru, więc tylko przez to widzimy ten wiatr. No tutaj po prostu wiatr szaleje i wszystko porywa. Tutaj biedny podróżny goni za swoim kapeluszem, który mu podmuch wiatru nagle zerwał. Teraz pozachwycamy się trochę efektami pięknych pór roku. I mianowicie w czasie wiosny
w Japonii, zafascynowanej kwitnieniem wiśni, był zwyczaj organizowania pikników. Takim miejscem szczególnie bardzo przyjaznym do tego celu i ciekawym ze względu na swoje widoki była rzeka Sumida, która była wtedy porośnięta drzewami wiśniowymi i ludzie wychodzili i spacerowali albo urządzali pikniki nad brzegiem tej rzeki. Tu z kolei po prostu podróżni mogą zobaczyć po obu stronach drogi kwitnące już drzewa. Podobna sytuacja ma się na tej planszy. Tu z kolei również mamy piękne kwitnące drzewa, które w czasach Hiroshigego jeszcze rosły nad tym kanałem, bo to tak naprawdę nie jest rzeka, tylko to jest kanał. Drugi efekt piękna przyrody to z kolei zafascynowanie Japończyków czerwieniejącymi klonami. I tu właśnie mamy kilka takich przykładów. U góry z lewej strony, no to widzimy, to jest piknik, również piknik w celu podziwiania piękna czerwieniejących klonów, tym razem w Kyoto. U dołu też klony z kolei otaczające świątynię i przepiękna kompozycja również z Edo jeszcze, pokazująca nam perspektywę miasta i rejonu miasta poprzez gałązki z pięknymi liśćmi rudawo-czerwonymi. No i księżyc. Księżyc, który bardzo mocno odzwierciedlał się fascynacja jego widokiem w poezji japońskiej. Również, jak widzimy, podróżni niekoniecznie w ciągu nocy nie podróżowali. No podróżowali, jeśli na przykład więcej, bardziej im się spieszyło. Więc tutaj mamy kilka takich scenek, gdzie z wznoszącym się pagórkiem podróżują ludzie. Tutaj przepiękna scena jeszcze z wykorzystaniem sylwetkowego potraktowania ludzi przechodzących mostem, już oddalonych w mgle i niknących w mgle. Ciekawy drzeworyt jest ten w postaci tryptyku, mianowicie pokazuje kilka, w jednym ujęciu pokazuje kilka widoków tego samego miejsca. I jeszcze księżyc, tutaj już podobny drzeworyt, któryśmy już trochę oglądali. Ta droga z postacią niosącą maskę tęgu na uroczystości i festyn. Na dole, z lewej strony, tym razem jest to księżyc nad Edo. Takie wizerunki gęsi lecących właśnie związane są symbolicznie z powrotem i też pewną nostalgią, więc stąd bardziej niż z powodu pokazania akurat ptaków na niebie przytoczyłam ten drzeworyt właśnie, żeby pokazać takie pewne symboliczne elementy w twórczości tych artystów, których prace dzisiaj posłużyły nam do prezentowania określonych wiadomości. Z prawej strony to jest scena pokazująca zainteresowanie właśnie poetów, pisarzy również pięknym widokiem księżyca, a środkowy drzeworyt pokazuje wspaniałą kompozycję, gdzie księżyc mamy pokazany pod wiszącym takim mostem. Twór natury w postaci wodospadu i ujęcie jego przez różnych artystów. Ja szczególnie lubię ten drzeworyt, stacja Nodziri. Stację mamy gdzieś obok, na razie mamy drogę podróżni i podróżnych przebywających, wysoko zawieszony most i rozbijające się o kamienie nurty rzeki. W graficzny sposób tutaj przepięknie pokazane.
Scena, widok jeszcze z Edą, kilku wodospadów po kolei, a tutaj znowu mamy poetę, który też zachwyta się wodą spadającą z wysokiej skały. Tutaj widzimy wręcz, że dwóch podróżnych zatrzymało się, bo przyciągnął ich widok nie tylko wodospadu, jak ja zgaduję, ale też tego elementu. To jest strumień, który spadając i przepływając później z tego wodospadu, jeszcze spienione wody nadal tworzą taki dziwny właściwie deseń. No i najpiękniejszy twór w naturze japońskiej. Tutaj muszę Państwa przeprosić za ten drzeworyt z lewej strony u góry. To nie jest góra Fuji, tylko góra Asama. Natomiast pozostałe drzeworyty pokazują kompozycje, które miały na celu ukazać piękno góry Fuji. Hokusai z typową swoim zaangażowaniem i czasami przewrotnością idei w komponowaniu swoich prac pokazuje przede wszystkim ludzi zajętych określoną pracą, a góra Fuji jest niewielkim takim stożkiem na horyzoncie. Inaczej przedstawił już w innym rejonie górę Fuji widok z Zatoki Tago. Ten widok z Zatoki Tago był bardzo słynny, opiewany przez rozmaitych poetów i pisarzy w literaturze. U góry z prawej mamy bardzo ciekawy widok na górę Fuji. Z prawej strony schodzi droga. Jak widzimy, wszyscy podróżni wpatrują się w widok, który ukazuje się przed ich oczyma. Najprawdopodobniej jest to zima, wody jeziora Suła są zmrożone, bo ludzie idą po terenie, który normalnie jest wodą. Widocznie jakaś zima ścięła tego roku jezioro i ludzie mogą przejść po lodzie. Tu chciałabym jeszcze Państwu zwrócić uwagę na ten drzeworyt, mianowicie tutaj nie widzimy góry Fuji, bo to jest sposób patrzenia i proponowania pewnego przekazu wartości przez Japończyków. Nie mówimy o konkretnej sprawie wprost. Mianowicie ta stacja to jest stacja, która gdy się wyruszyłoby z Kioto do Edo, po raz pierwszy można zobaczyć górę Fuji. Ale góry Fuji nadal tu nie widzimy. Prawdopodobnie tych dwóch przewoźników, wiedząc i znając okoliczności pogody w tym rejonie, wpatruje się przed siebie, bo liczy na to, że góra Fuji za chwilę się w tym miejscu ukaże. Więc to jest takie miejsce, gdzie nie wprost, a w takim podtekście my wiemy, o co chodzi, natomiast nie pokazane jest to bezpośrednio. Natomiast stacja, dosłownie stacja Mickę, oznacza pierwszy widok. Proszę Państwa, jeszcze nam zostaje burza, ciekawie ukazana przez Hokusaia, gdzie wierzchołek jest spokojny, widać nawet takie piękne obłoczki wokół niego, a burza szaleje u podnóża góry. Burzę zresztą Hokusai pokazał w bardzo ciekawy sposób, rysując tylko takich kilka zygzaków na płaszczyźnie samej góry. I jeszcze ostatni obraz w tym slajdzie, mianowicie odbicie w jeziorze Misaka. Jest to bardzo ciekawy drzeworyt pokazujący rzecz, która nie ma miejsca, której nie ma miejsca w rzeczywistości, ponieważ z tego miejsca góra Fuji nie jest w stanie się odbić w jeziorze. Natomiast ponieważ, dlaczego artysta taki akurat widok pokazał? Natomiast ponieważ górę Fuji
traktowano od wieków z boskością, z szacunkiem niezwykłym. Interpretowane jest to, że artysta, który miał wyjątkowy cześć i świadomość tej boskości góry, postanowił zrobić takie jakby połączenie między światem rzeczywistym, realnym, a tym światem boskim. I dlatego wykorzystał element, który nie istnieje w rzeczywistości. Proszę Państwa, to jest specyficzna kategoria. Chciałam Państwu przybliżyć. Mianowicie, właśnie z podróżami wiązało się coś takiego, że ludzie wiedzieli, dlaczego podróżują do określonych miejsc, ponieważ te miejsca były z jakiegoś powodu słynne. I to właśnie oznacza meisho. Meisho-e to obraz słynnego miejsca. Ludzie właśnie spopularyzowali sobie taką formę podróży, oglądania, czy poprzez przewodniki, czy pisania nawet jakichś utworów na ten temat. Przepraszam. Że określone miejsca z jakiegoś powodu stają się dla ludzi ważne lub interesujące. Nie można było powiedzieć generalnie, że to jest jeden punkt odniesienia. Czasami było to jakaś słynna świątynia, czasami była to na przykład jakiś piękny krajobraz. Bardzo różny był, o, na przykład tutaj mamy Micho, to jest ten zagajnik taki, pokazuję ręką zamiast wskaźnikiem. Sosnowy zagajnik, który znajduje się w tym miejscu, uznany za bardzo piękny, w bardzo pięknej miejscowości, no zresztą sami widzicie. I to były właśnie takie słynne miejsca, do których ludzie między innymi pielgrzymowali. I tutaj jest tu wymienionych kilka takich miejsc, na przykład właśnie wyspa Enoshima, na której znajdowała się świątynia bogini Benten. I poprzez właśnie tą świątynię, czy tą całą wyspę uświęconą, Hokusai pokazywał swoją górę Fuji. Tutaj widzimy ludzi idących taką piargą piaskową, ponieważ ta wyspa tylko w czasie odpływu, trzeba było pokonać tą odległość, w czasie odpływu można było pokonać suchą stopą. Natomiast we wszystkich innych porach trzeba było użyć łodzi. Tutaj akurat ci pielgrzymi mają szczęście i mogą przejść suchą nogą. Zresztą na drzeworycie to znowu zachęcam Państwa do obejrzenia na wystawie, jak pięknie wykonał takie drobne bąbelki wody, która się cofa zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. Hokusai z ogromną pieczołowitością i mistrzostwem w oddawaniu szczegółów pokazał bąbelki. No, mało by sobie ktoś mógł w stanie wyobrazić, że artysta do tego akurat tak starannie się przyłoży, żeby oddać po prostu taki drobny element w przyrodzie. A tu na sam koniec chciałam Państwu pokazać, ponieważ popularność drogi Tokaido spowodowała, że w bardzo wielu formach już w czasach właśnie okresu Edo, czyli kiedy tworzyli Hokusai, Hiroshige i Eisen, ci trzej artyści, którym dzisiaj się zajmowaliśmy, artyści drzeworytu tworzyli takie mapy. To nie były mapy zgodne, powiedzmy, z dokładnym wymierzeniem poszczególnych odległości, natomiast bardziej one oddawały jakąś generalną relację między określonymi punktami. Tutaj mamy pokazaną drogę między Kyoto a Edo z uwzględnieniem góry Fuji, ale w ogóle jedno miasto jest u dołu, drugie jest u góry, natomiast chodziło o pokazanie takiej wielości różnych ważnych miejsc, które artysta chciał w tym drzeworycie umieścić. I jeszcze jeden drugiego artysty. Tym razem to jest gra Sugoroku. Bardzo wiele takich gier wtedy powstawało, która to gra wykorzystywała właśnie poszczególne punkty
które były związane z drogą Tokajdo, oczywiście bez zachowania fizycznej odległości, tylko takiej orientacyjnej. Za to bardziej kładziony był nacisk na walor efektu estetycznego, a niekoniecznie zachowania wierności w odległości. Dziękuję Państwu za uwagę.